Małomówny jesteś dzisiaj. No, czasami jestem mniej mówny niż Tomek. Zazwyczaj jak się rozgada, to trochę trwa. Dobra, jak nie, to nie. Dzisiaj nie wypiłem czerwonej lampki i na zewnątrz. No, dobra, to może nie będziemy za dużo mówić. Zagramy po prostu. Chodzi o to, że... No powiedz, bo tak fajnie o tym mówisz. Tak, nie wiem, to nie jest to akurat jakieś, szczególnie moje. Jeździliśmy i zauważyliśmy pewną regularność na przeglądarz wszelkiego rodzaju poetyckich, tycznych i autorskich i wszystkich tej maści, że często osobami, które są laureatami tych festiwali, to wcale nie wypływa z nas jakaś żółć, że już tam nam się nie chociaż parę razy nawet się udało, się okazało, jak sobie robiliśmy kiedyś rachunek sumienia, że tam jednak parę nagród jakieś napadło. Ale często jest tak, że osobami, które są szczególnie nagrodzone, są piękne, młode dziewczyny, filigranowe, w czarnych sukienkach. Śpiewające najlepiej jakieś katastroficzne piosenki o, nie wiem, o tym, że jestem, proszę pana, na zakręcie na przykład, co kompletnie nie pasuje do ich młodej fizjonomii. No tak, szczególnie, że dodajmy, że te dziewczyny najczęściej mają po 16-17 lat. Tak, no i papieros gaśnie. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Chociaż no, nie twierdzę, że ktoś mający 16 lat nie może być na zakręcie oczywiście. Przedstawienie wprost magiczne. Oj, danna, danna, hop, siup, siup, siup. 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 Wychudła, czy sztywna jakby połknęła szczudła, z każdej bukają poezji źródła. Niebotyczne, gdy otwierają swe usta wonne, to jakbyś słyszał czarną Madonnę i jeszcze nieco siostry zakonne. W niebo wzięte. Oj, danna, danna, hop, siup, siup, siup. 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 Dziewice przypominają ciemne mgławice, u każdej mocno natchnione lice, głos przejęty, więc na kolana przed nimi chamie, niech wreszcie w tobie coś się przełamie, duszy zapłonie poezji z nami, ogień się.
święty. Mój Dana, Dana, hop, siu, siu, siu. 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 Niechajże w twojej bydlęcej duszy coś się poważnie wreszcie poruszy, więc nadeśpie, wytężaj uszy, pięknem zdjęty. Ponieważ jestem sprośny mężczyzna, zatem rad nie rad muszę wam wyznać, że jestem ciekaw, czy ich bielizna.